Tak, właśnie skończyłam pracę. Nie, nie jestem zmęczona, jeżeli o to chodzi. Tak? Wiesz co, nie mogę teraz rozmawiać. Zobaczymy się w domu, okej? Okay? No, a ty co, uciekasz przede mną? Bardzo dojrzałe, naprawdę, ale w sumie czego się spodziewałam? Przepraszam, ale nie mam teraz czasu, może innym razem. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego innego razu. Posłuchaj, to, co się stało między tobą a Wojtkiem, to nie jest moja wina, więc możesz mieć pretensje tylko i wyłącznie do niego. Ja nie szukam awantur, po prostu chcę ci to dać. A co to jest? Jakiś czas temu zatrudniłam prywatnego detektywa. No, pamiętam, no i? To jest wszystko, co udało mu się ustalić. Zaraz ja mam oglądać swoje zdjęcia, które jakiś człowiek robi nam z ukrycia, no bo nie rozumiem, po co miałabym to robić. Rzeczywiście nie rozumiesz. Tutaj jest wszystko, co pokazuje, ile takich Iwonek było przed tobą przez te wszystkie lata naszego małżeństwa. Ale... nie potrzebuję tego. Wiesz co, rób sobie, co chcesz. Ja mam ten etap już za sobą, ale tobie życzę powodzenia, skoro uważasz, że twoja historia zakończy się inaczej.